obraz Międzylesie pochodzi z 1974 roku i widzimy na nim często występujące u Edwarda Dwórnika 1943-2018 miejskie sceny i życie codzienne. Warszawskie Międzylesie znajduje się w dzielnicy Wawer, a artysta uwiecznił je jako ośnieżone miejsce w zimowym klimacie. Widzimy ludzi na sankach, dzieci na łyżwach wóz z chlebem czy osoby zmierzające do pracy mimo tego zimnego klimatu. Jest to bardzo ciepły obraz.